Na ulicach Lichenia od samego rana w sobotę dosłownie zaroiło się od motocykli. Przed samą bazyliką zaparkowały zabytkowe, niezwykle wypielęgnowane samochody, a jednoślady ustawiły się na pobliskich parkingach. Wszystko za sprawą kolejnego już ogólnopolskiego zlotu motocyklistów, którzy przybyli z różnych stron Polski. A co ich tu przyciąga? Święte miejsce, jest co obejrzeć. Drugi raz można z Bogiem się spotkać tutaj łatwo. Znacie łatwo, może źle powiedziane, ale blisko. No i towarzystwo, koledzy, koleżanki z całej Polski. I można po prostu z nimi powspominać poprzednie lata i tak jakoś, poza tym motocyklista, który jeździ, to nie wytrzyma, trochę słońca trzeba jechać. Jesteśmy co roku, jest to bardzo to fajne, frajda, spotkanie przede wszystkim z kolegami motocyklistami. No i pojazd poświęcony, można się pomodlić, przy takiej miłej pogodzie, to fajnie czas leci. Modlitwa, przede wszystkim chęć spotkania się z kolegami, po których niestety 2 lata nie mieliśmy okazji się spotkać. Przede wszystkim ona pogoda i chęć wycieczki, przejazdu. Staram się przyjeżdżać każdego roku na otwarcie sezonu do Lichenia. Mamy przecież wspólne tematy do rozmów, i można spotkać tu znajomych, z którymi się widzimy praktycznie tylko na zlotach. Sprowadza mnie tutaj moja pasja, czyli motocykle, i przyjechałam obejrzeć, też może wypatrzeć sobie już jakąś większą pojemność na przyszłość, także jestem tutaj i oglądam może jakiś przyszły mój motor. Wśród kilkunastu tysięcy przybyłych motocyklistów byli też tacy, którzy po raz pierwszy wzięli udział w ogólnopolskim otwarciu sezonu motocyklowego i pojazdów zabytkowych, choć odbyło się ono już 10. raz. Jeszcze nigdy nie byłem, pierwszy raz jestem tym razem na motorze, bo wcześniej samochodem byłem już, ale motocyklem pierwszy raz. Głównym punktem zlotu była msza święta, odprawiona w samo południe w Licheńskiej Bazylice, podczas której do motocyklistów zwrócił się kustosz ksiądz Janusz Kumala. Kapłan podkreślał, że mają symboliczną pasję, w której chodzi o to, aby na pokonywanej drodze zatrzymać się od czasu do czasu i pomyśleć o tym, co jest najważniejsze, i wejrzeć w głąb serc. Podczas liturgii, w której udział wziął również poczet sztandarowy Stoczni Wojennej z Gdyni, modlono się za uczestników zlotu o wzajemny szacunek na drodze i bezpieczne powroty do domów. Pamiętano także o zmarłych motocyklistach. Po zakończonej mszy świętej księża Marianie tradycyjnie pobłogosławili motocykle znajdujące się na sanktuaryjnym parkingu.